Sebastian Wojtysiak, taki mamy klimat. Część pierwsza. Przed Wami nowa seria. Nie wiem, jak długo potrwa, zobaczymy. Zaplanowane jest na razie na te 2 tygodnie takiej przerwy międzysemestralnej. Chciałbym coś, czego Wam dostarczyć, o czym coś opowiadać, kiedy już materiał pierwszego semestru został zrealizowany na kanale, a jeszcze chwila czasu do drugiego semestru, jest przerwa świąteczna. I teraz dzisiaj chciałbym zacząć. Dlaczego o klimacie? Dlatego, że to jest temat, który jakoś mocno mnie dotyka, w który jestem zaangażowany, jak być może wiecie. I to jest temat ważny. To jest taki temat, że trzeba podjąć działanie już dziś. Zastanawiałem się, od czego zacząć, o czym zrobić ten pierwszy film i stwierdziłem, że nie będę straszył. I tak pewnie wielu z Was już jest dość nastraszonych. Ludzie cierpią na depresję klimatyczną. Bardzo dużo się mówi o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu. O tym jeszcze powiem, ale dziś chciałbym o czymś innym. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o działaniach, które Wy możecie podjąć, które każdy może podjąć i o tym, które działania są skuteczne, a które nie i dlaczego, co o tym wiem. Mam jakąś tam wiedzę, nie jestem ekspertem, więc mogę się mylić. Troszeczkę linków wrzucam pod filmem, możecie je poczytać, możecie wejść w dyskusję jak najbardziej. Ja też się chętnie czegoś nauczę, być może sam uległem jakiejś propagandzie. Niemniej jednak było niedawno kilka artykułów, m.in. wpis na portalu Smoglab, na temat skutecznych i nieskutecznych metod, na temat tego, co ludzie uważają, że ma znaczenie, a naprawdę nie wszystko to ma znaczenie. I o tym chciałbym powiedzieć. O tym, jakie nasze działania mogą rzeczywiście zadziałać, jakie mogą pomóc, a jakie nie. BET. Takim skrótem oznaczyłem 3 rzeczy, które są w zasięgu każdego z nas, które dotyczą naszych codziennych decyzji i które mogą przełożyć się na klimat. Liczby, których tu używam, to są zawsze liczby przeliczone na tak, jakby wszyscy robili tak jak ja, czyli przez 7 miliardów pomnożone są te liczby. Ale może najpierw zacznijmy od pewnych faktów, no znowu faktów, to wszystko jest miękkie, tak? Ale nawiązując do książki Nauka o klimacie, która jest moim głównym źródłem wiedzy, to wygląda na to, że w dzisiejszych czasach wzrost temperatury na Ziemi, tej średniej temperatury na Ziemi, jest wprost proporcjonalny do nadwyżki gazów cieplarnianych, które emitujemy do atmosfery i wyraża się w to w równoważnikach dwutlenku węgla. Czyli tak jakby jedynym gazem cieplarnianym był dwutlenek węgla, to ile gigaton tego dwutlenku węgla byłoby trzeba? I wychodzi na to, że 580 gigaton dwutlenku węgla w atmosferze odpowiadałoby przyrostowi temperatury średniej na Ziemi około 1 stopień Celsjusza. I należy pamiętać o tym, że ten dwutlenek węgla się kumuluje. On zniknie z atmosfery za 100 tysięcy lat w wyniku procesów wietrzenia, ale póki co wygląda to tak, że każda gigatona, którą dokładamy, to jest wkład, który nie maleje, który będzie przekładał się na kolejne lata. Więc to nie jest tak, że jak nagle przestaniemy emitować dwutlenek węgla, sytuacja sama wróci do normy. Nie. My będziemy musieli się jakoś tego dwutlenku węgla czy innych gazów cieplarnianych pozbyć. Także to jest około 500. Niektórzy mówią, że to jest liczba optymistyczna, więc należy obliczyć, że około 500 gigaton dwutlenku węgla, czyli każda gigatona dwutlenku węgla są 2000 stopnie Celsjusza, czyli można powiedzieć 2 milikelwiny, bo różnica stopnia Celsjusza to jest różnica kelwina, czyli 2 milikelwiny. 2 milikelwiny wzrostu temperatury średniej na Ziemi i to niesie ze sobą różne skutki, ale nie chcę dzisiaj o tych skutkach mówić. Dzisiaj chcę powiedzieć o tym, co zrobić, żeby temu zapobiec, wierząc w to, że no, nie muszę Was jakoś głęboko przekonywać, że to jest problem. I co my tutaj mamy? B jak bydło. Hodowla bydła to są ogromne tereny. Z hektara ziemi można wyżywić 10 razy więcej ludzi, znaczy 10 razy więcej kalorii uzyskać, gdyby uprawiać tam rośliny jadalne, a nie karmić trawą bydło, gdzie tam 90% tej energii jest zmarnowane. Więc jeżeli jemy mięso, no to zużywamy dużo więcej terenu. To bydło, czy produkcja mięsa zużywa energię, czyli jeśli nie jest energia odnawialna, to jest emisja dwutlenku węgla, zużywa wodę. Transport tego mięsa też jest związany z emisjami gazów cieplarnianych. Krowy same z siebie emitują gazy cieplarniane, emitują metan, po prostu wydalają go w czasie swojego trawienia. No i wreszcie na tereny pastewne karczuje się lasy, czy osusza się torfowiska, a zwłaszcza torfowiska mają ogromny wpływ na ekosystemy. One pozwalają gromadzić gazy cieplarniane, one pozwalają regulować poziom wody w ekosystemach, więc to jest też bardzo, bardzo niszczące dla świata, że te torfowiska mokradła osuszamy. Jak to liczbowo wygląda? Liczbowo wygląda tak, że każdy kilogram wołowiny, który spożyjemy, to jest oczywiście mniej więcej, są szacunkowe dane, to jest około 35 gigatony
dwutlenku węgla. Gdyby tak każdy człowiek spożywał taki kilogram, prawda? Więc teraz powiedzmy, jeżeli by wszyscy spożywali 50 kg w ciągu roku, no to w ciągu roku mamy wtedy kilkanaście, tak? Mamy jakieś 17 gigaton dwutlenku węgla, no a to już jest konkretne przełożenie się, konkretny wkład do tego, ile tego dwutlenku węgla produkujemy. No bo ostatnio to było 30 parę gigaton chyba rocznie, takie to są w tej chwili liczby, tak? Więc nasz to, jak żyjemy, tak? Jeżeli spożywamy czerwone mięso ilości 50 kg rocznie, to gdyby wszyscy tak żyli, no to to byłaby już połowa tego, co ludzie w ogóle emitują dwutlenku węgla. To są ogromne ilości. Druga kwestia, efektywność energetyczna. Według szacunków z książki Nauka o klimacie, to jest chyba część napisana przez pana Popkiewicza, wynika, że można by do 40% zmniejszyć zużycie energii elektrycznej w Polsce, gdyby tylko odpowiednio efektywnie jej używać. Czyli ocieplić, w sensie izolować budynki. Czyli zmienić żarówki wszystkie na LEDy, na żarówki diodowe. I wtedy schodzimy do 40% i przeliczyłem mniej więcej, że ta korzyść, patrząc na to, ile Polak zużywa energii, ale też, że w Polsce prawie 100% energii to jest energia emisyjna, to jest 7 gigaton rocznie. Gdyby tak tyle wszyscy ludzie na Ziemi oszczędzali, no to jest 7 gigaton zaoszczędzonych. Czyli 7 gigaton, no to już będzie znowu jakby porównać nie do tego jednego stopnia, tylko do tych rocznych emisji, no to byłoby 20% rocznych emisji, jakie mamy na świecie, więc to jest wyraźny wkład. No i co trzecie, transport. Najlepiej chodzić na piechotę, jeździć rowerem. Potem komunikacja zbiorowa. Samochodem wtedy, kiedy trzeba dobierać się w większe grupy, a najgorszy jest jeden samolot, bo jeden przelot samolotem może podwoić wkład węglowy. Taki przelot do Australii z powrotem to ponoć dla Polaka, to jest przeciętnego Polaka jest podwojenie jego wkładu węglowego. Tutaj przeliczyłem, że gdyby tak każdy odbył jeden lot transatlantycki każdego roku, znaczy po prostu każdy odbył jeden lot transatlantycki, każdy człowiek na Ziemi, to już mamy 11 gigaton dla całego świata, czyli jakąś 1/3 całych emisji, jakie mamy na świecie. Więc to są potężne liczby i no, trzeba brać to pod uwagę. Tak? Mam kolegę, który powiedział wprost, że on uważa, że nie ma moralnego prawa latać samolotem, bo to jest taka ogromna produkcja gazów cieplarnianych. Więc póki energię mamy ze spalania, a to spalanie paliw kopalnych powoduje emitowanie dwutlenku węgla, póty powinniśmy się zastanowić nad każdą taką jedną decyzją, kiedy robimy coś, co powoduje powstawanie dużej ilości tego dwutlenku węgla, bo jak mówię, my na razie nie mamy dobrej technologii, żeby ten dwutlenek węgla odsysać, a każda gigatona dwutlenku węgla w atmosferze to są 2 milikelwiny wzrostu średniej temperatury na Ziemi i coraz więcej ekstremalnych zjawisk i różnych zagrożeń, o których opowiem w kolejnym filmie. Tymczasem, proszę Państwa, greenwashing, czyli jakie działania mogą się wydawać zielone, ekologiczne i fajne, a tak naprawdę są może dobre dla środowiska z różnych powodów, ale nie są skuteczne, jeśli chodzi o walkę z globalnym ociepleniem, są mało efektywne, kiedy mówimy o klimacie. Jedna taka sprawa to jest segregacja odpadów z używaniem mniejszej ilości plastiku. W ogóle wspaniała rzecz, jak najbardziej zachęcam, też to robię. Tylko proszę nie myślcie, że jak to robicie, to ratujecie świat przed katastrofą klimatyczną, ponieważ to jest bardzo, bardzo, bardzo mało. Okazuje się, że gdyby nawet wszyscy zaczęli oszczędzać plastik, to wciąż rocznie będzie 200 gigatony dla całego społeczeństwa, dla całej populacji światowej, więc to jest praktycznie niezauważalne. Więc tutaj niestety, ale to jest potrzebne, żebyśmy nie utonęli w śmieciach. Natomiast to nie jest działanie, które w jakikolwiek sposób istotny wpływa na globalne ocieplenie. No i kolejny temat, bardzo kontrowersyjny, dając znak zapytania. Sadzenie drzew. No bo zależnie od badań są różne liczby. Było w tym roku badanie bardzo optymistyczne, z którego wynikało, że jeżeli zwiększymy zalesienie o 25%, to 200 gigaton dwutlenku węgla będziemy w stanie pochłonąć z atmosfery i było pokazane, że fajnie, bo to jest 1/3. Tak, znałem inne badanie, w którym te liczby były trochę mniej optymistyczne, bo tam się mówiło, że jeżeli zalesimy połowę dzisiejszych terenów uprawnych, to wtedy zysk będzie, jeżeli chodzi o temperaturę globalną, 25 stopnia Celsjusza, czyli o tyle zejdziemy. Te liczby nie są dalekie od siebie.
Ale problem polega na tym, że to jest jednorazowa akcja. Jednorazowa akcja, sadzimy dużo drzew, pomijając wszelkie inne koszty, jest dużo kontrowersji, wklejam też linki z artykułami o tych kontrowersjach, ale okej, powiedzmy, że zrobiliśmy to. Udało nam się zalesić te ogromne tereny, ile się dało. Niechby to nawet było pół stopnia Celsjusza. To wciąż jest to jednorazowe działanie. To nie jest rokroczne obniżanie ilości dwutlenku węgla, tylko jednorazowo uda nam się częściowo to zrobić, więc tak jakby zyskamy na czasie, to jest ważne, bo to można w ten sposób zyskać 10-20 lat, ale to tylko pod jednym warunkiem, że będą działania za tym, żeby zmienić technologię na zeroemisyjną. To wtedy to może troszkę pomóc, natomiast jeśli będziemy żyć dalej tak jak żyjemy, to posadzenie drzew po prostu nie wystarczy. Tyle w tym filmie. Będę jeszcze o klimacie opowiadał za tydzień i być może jeszcze kiedyś w przyszłości. To zależy jeszcze od Waszego odzewu i też moich możliwości czasowych. Mam nadzieję, że w ten sposób zachęciłem Was do tego, żeby zastanowić się, które Wasze działania są korzystne dla klimatu i nad wybraniem czegoś, chociaż jednej rzeczy, która się przysłuży. Czy to chodzi o Waszą dietę związaną z czerwonym mięsem, czy na białym również, czy efektywność energetyczną, czyli przestawienie się na żarówki LED-owe, docieplenie domu i różne inne tego typu działania, czy też transport, rezygnacja z lotów samolotem, ograniczenie podróżowania samochodem. Ale najważniejsze, słuchajcie, najważniejsze moim zdaniem, co możemy zrobić, to już są oczywiście moje przekonania, na to nie ma takich badań twardych, liczbowych, to jest to, że możemy stanąć ramię w ramię i powiedzieć dość. Powiedzieć, że chcemy zmiany tego świata, że chcemy transformacji energetycznej, że chcemy decyzji państw, że mówimy prawdę na temat tego, co się dzieje z klimatem i podejmujemy działania i tego, że pokolenie, które obecnie jest u władzy, zdecyduje się na to, że zaciśniemy pasa po to, żeby kolejnym pokoleniom było łatwiej, żeby nie żyły w czasach katastrofy, kryzysu porównywalnego z wojną, tylko żeby mogli cieszyć się życiem tak, jak my się cieszymy. I ile mogę, to działam i Was, moi widzowie, też zachęcam. Jeżeli jesteście młodzi, to też macie organizacje, które, takie jak Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, które mogą różne rzeczy wywalczyć, przynajmniej starają się i są adresowane do młodych. Jeśli jesteście dorośli, to różnie są różne organizacje. Tutaj zachęcam do poszukania i do zaangażowania się, bo myślę, że wszyscy chcielibyśmy żyć na świecie, na którym jest pokój i na którym jest stabilnie i pod względem klimatycznym, i pod względem społecznym. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w następnej odsłonie.